Nie wiem, czy możecie to widzieć. Konie biegną galopem. O, biegnie mój Syjon. Jutrzenka. Nie, Różyczka. Ale biegną. Patrzcie, jak biegną. Cześć, kochanie, przyszłam do ciebie. Muszę wam się do czegoś przyznać. Ten raz, kiedy jestem w tarze, to jest mój pierwszy raz. I dzisiaj idę do domu. Jest 6 rano, no to nie jest jakaś specjalnie wczesna godzina. Troszeczkę wcześniej udało mi się wstać. Ale wstałam tylko dlatego o tej porze, bo nie chciałam budzić ludzi, nie mogłam spać. Wczoraj byłam w Rawiszu. W Rawiczu, przepraszam. W Rawiczu specjalnie po to, aby nagrać materiał o tarze. Nie bój się, Maszko. W sumie sama wpadła na to, żeby nagrać krótki materiał o tarze, ponieważ niewiele osób tarę zna. Ja wiem nawet sama po sobie, że jak mówię wśród swojego rodzeństwa, rodziny o tarze, to pytają się, a co to jest? Czym oni się zajmują? Chodź, Jonek. I sama chciałam nagrać, sama chciałam pojechać, nawet to, żeby pojechać tam do Rawicza, do rzeźni, to był pomysł Scarlett, ale ja go pochwyciłam, bo uważam, że niestety trzeba działać takimi drastycznymi środkami, ponieważ ludzie śpią, słuchajcie, wiecie. I to, co tam widziałam, sprawiło, że nie mogłam spać. Chociaż nie widziałam nic szczególnego, tam się nic nie zobaczy, tam są mury wysokie, trzeba wysoko podnosić ręce, żeby coś nagrać, albo patrzeć gdzieś między szparkami. Ale widziałam puste, oświetlone hale. Widziałam rzeźników, którzy się tam kręcą, zamiatają jakieś tam takie hale przed. No więc tak jak chciałam powiedzieć, chciałam nakręcić taki krótki materiał o tarze, ale ta wczorajsza wizyta w Rawiczu, w rzeźni dla koni, zweryfikowała cały wczorajszy dzień i według mnie zweryfikowała całą pracę, ponieważ moje zdanie na ten temat bardzo się diametralnie zmieniło, ponieważ to jest, uwierzcie mi, naprawdę uwierzcie mi, to jest zupełnie inaczej oglądać jakieś obrazki w internecie, czy w gazecie, zdjęcia, czy nawet film jakiś nakręcony przez kogoś, niż to jest zupełnie inaczej stać tam i zaglądać w... No ja nie weszłam w paszczę lwa, ja zajrzałam mu tylko między zęby. Ale sama świadomość, że tam odbywa się taki mord i na taką skalę, słuchajcie, to powala na kolana. I jeżeli takie akcje jak w tarze teraz, na przykład, koń to przyjaciel, on nie jest mięsem. Jeżeli do was coś takiego nie trafia, słuchajcie, jedźcie tam. Jedźcie i zobaczcie na własne oczy. Jeżeli jesteście w stanie spojrzeć w oczy tym biednym istotom, które idą na śmierć i które się tego strasznie boją, no to nie wiem, bo ja nie byłabym w stanie. Ja nie byłabym w stanie jej spojrzeć w oczy. Dlatego, słuchajcie, musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić. Ja wierzę, że się uda. Tylko trzeba coś robić, cokolwiek, działać. Bo tam są mordercy, tam są ludzie bez skrupułów, bez... Tam są mordercy.
jedźcie tam, jedźcie i zobaczcie sami. Ja dzięki Bogu nie widziałam, widziałam tylko puste hale. Ale wierzę, że to coś zmieni. Musimy tylko działać, naprawdę. I słuchajcie, to co mnie tak najbardziej powaliło, to chyba to, że właśnie dzięki Bogu, że ja nie widziałam tam tych koni, które stoją i czekają i idą sznureczkiem na śmierć, bo Scarlett powiedziała, że słuchajcie, one są nawet golone, jak kiedyś ludzie w Oświęcimiu. Ogolają im grzywy i ogony i idą takie biedne sierotki, słuchajcie. Ale to, co mnie tak powaliło na kolana i naprawdę ja nie mogłam spać, to było to, że słyszałam stojące tam konie. I miałam świadomość tego, że dzisiaj jest następny dzień. Ale one tego wschodu słońca już nie zobaczą. Proszę, słuchajcie, to było tak przytłaczające uczucie, którego nigdy nie zapomnę, tak? Mówię, ja jeszcze nic nie widziałam, ja widziałam tylko te hale puste, oświetlone. Scarlett mówiła, że czekali na następny towar, dlatego te hale wszędzie były oświetlone. Czekali na tira z końmi. Na tiry pełne tych przerażonych, biednych koni.